Cześć, The Hillpeater, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku, w nowej karierze. Dzisiaj czas na nowy rozdział na moim kanale. Powiedzmy sobie szczerze, ostatnio moja forma nie była najwyższa, nie zależało wszystko ode mnie, no ale sami widzieliście. I zanim zapytacie się, co z poprzednimi seriami? Znowu się dokończysz? Znowu? Buu, jak tak można? Jak tak można? No cóż, życzę sobie wam wszystkim i mi się w nowym roku, żeby to wszystko było bardzo często publikowane na kanale. No i takie jest moje postanowienie noworoczne, żeby zmobilizować się, żeby znaleźć trochę czasu, żeby to wszystko, co się dzieje na moim kanale, było regularne, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na karierę AC Milan. AC Milan to drużyna, która, no powiedzmy sobie szczerze, jakby jakiś kibic zahibernował się w roku 2012, no i wstał na przykład dzisiaj, no to najprawdopodobniej dostałby zawału serca i tyle by było. Powiedzmy sobie tutaj wprost, AC Milan to nie są jakieś popierdółki, historycznie to jest drużyna wielka. I jak widzicie, wielki transfer trafił na San Siro. Zlatan Ibrahimović powrócił do Milanu. Ogólnie popatrzmy na to, co tutaj się dzieje w naszym Milanie. No, powiedzmy tak, skład nie jest wcale taki słaby. Są pewne mocne punkty, no ale jednak jest kilka miejsc, w których to trzeba mocno naprawić. Jest Pio, Krzysztof Piątek, są różni ciekawi piłkarze. No i oczywiście jest też Zlatan Ibrahimović, który tutaj absolutnie będzie naszym supergwiazdorem. No ale my to musimy jakoś poukładać, jakoś wymyślić, tak żeby ta drużyna rzeczywiście mogła osiągać wielkie rezultaty. No i wydaje mi się, że taka kadra na ten moment jest najlepsza, najmocniejsza. Oczywiście duet napastników musi być zachowany. Zlatan oraz Pio muszą być na szpicy. Za nimi Suso, 25 lat, więc jeszcze przed nim dużo, dużo dobrego grania. Dalej mamy Bonaventura, no doświadczony zawodnik. Oraz Lucas Paqueta, też bardzo dobrze dysponowany w grze do przodu. Na razie na defpomie Frank Kessie, nie wiem czy tak zostanie, na razie tak to ustawiłem. W obronie od lewej mamy Theo Hernandeza, 21 lat, przed nim jeszcze też mnóstwo miejsca na rozwój. Romagnoli, kapitan, no i chyba najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o zawodników z pola, no poza Ibrą. Caldara, jego partner w defensywie. Calabria, boczny na prawej stronie. No i oczywiście najbardziej tutaj premiowany overallem zawodnik w całej ekipie, Gianluigi Donnarumma. Dalej mamy w odwodzie takich zawodników jak Rebić, Bilia, Benasse, Rodriguez, Reina i tak dalej, i tak dalej. Ale ja widzę, że tutaj te zaplecze na pewnych pozycjach jest zdecydowanie za słabe. Trzeba pewne roszady w tym zespole zrobić. Zacznijmy od tego, że takim absolutnie najważniejszym zawodnikiem, którego chcę mieć, to jest Sandro Tonali. No to oczywiście nie jest żaden wymysł z kosmosu. To jest zawodnik absolutnie topowy, jeżeli chodzi o talenty we Włoszech. No chyba jeden z największych. Zresztą jak oglądacie moje filmy różne, to też o tym już wspominałem. Dlatego też no tutaj macie wartość, która jest bardzo duża. Ja w ogóle muszę sprawdzić, jaki mamy budżet, bo zaraz się okaże, że my go w ogóle nie możemy pozyskać pewnie. No właśnie, jest z tym problem. Jednakże możemy spróbować pewnego schematu, którego tutaj na razie nie zdradzę, ale za chwilę ją zobaczycie, więc bierzemy zawodników na wymianę, pomocnicy. No i wybieramy Lucasa Bilię, zawodnika na ten moment lepszego jakościowo. Szukałem pomocnika, napastnika do przodkowego obrońcy. No a Lucas Bilia to kim jest? Radek Runić? No dobra, to Tonali może okazać się zawodnikiem nierealistycznym do pozyskania. Gram na jednym z modów, które wpływają bardzo mocno na zawodników utalentowanych, niekoniecznie już teraz jakościowych, i oni są naprawdę bardzo mocno wyceniani. Zresztą możecie to zauważyć na przykład w tym przykładzie. Ismael Benacer, 74 overalla, 20,5 miliona. Mamy tutaj Krunicia, ten sam overall, ale o wiele, wiele mniejsza
wartość. No i w sumie, jak tak teraz pomyślę, mamy tego Benassera, po co pchać się z tym Tonalim, będziemy hodować młode talenty, ale mimo wszystko i tak musimy zwrócić uwagę na prawą obronę. Nie wiem, czy Calabria to jest wystarczająco dobry talent, jeżeli chodzi o te pozycje. No i środek obrony jest taki, można powiedzieć, bardzo wątpliwy, bo mamy mamy Romagnolego, mamy Caldare i Musacchio. Gabia to jest perspektywa w ewentualnej w przyszłości. Duarte, no nie wiem, ale ogólnie mamy kadrę, jaką mamy. Trzeba powiedzieć, nie jest ona może najmocniejsza, ale jest dużo pola do popisu. Na pewno chciałbym sprzedać się Fabio Boliniego. To jest zawodnik, który raczej nie jest mi potrzebny. No i zobaczymy. Tak samo Bilia, wydaje mi się, że już jest za stary, żeby ten poziom reprezentować. Zobaczymy, jeżeli przyjdą oferty, będziemy rozmawiali. Do treningu wyznaczyłem taką piątkę, właściwie czwórkę, bo Benassere pojawia się dwa razy, no ale jest kogo trenować w tym klubie. Ja jak tak popatrzyłem sobie, to rzeczywiście, może te transfery nie są jakieś takie konieczne. Mamy dwóch, trzech zawodników z jakością taką, no, międzynarodową, można powiedzieć, ale reszta wcale nie musi odbiegać po czasie od tej jakości. No i od razu otrzymujemy oferty. Fabio Borini, Lipsk się zgłosił po naszego Turbo Włocha. Zobaczymy. Być może wyciągniemy jeszcze jakieś większe, jeszcze większe pieniążki. Spróbujmy 18,5 miliona, tak żeby każdy milion tutaj skrobać. Proszę bardzo. I cyk. Lipsk kupuje Boriniego za 18,5 miliona euro. Następnie mamy ofertę Romy za Musacchio, ale ją odrzucamy z automatu. Też bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, co musimy zrobić według zarządu. Według zarządu musimy awansować do ćwierćfinału Champions League w dwa sezony. Ogólnie zakwalifikować się w tym sezonie do Champions League. To jest logiczne, bo wynika z pierwszego celu. No i trzeci... Aha, czyli tak naprawdę wszystkie te trzy najważniejsze cele to jest jedno i to samo. Zakwalifikować się do Champions League po raz pierwszy, a po raz drugi awansować do ćwierćfinału. Rozwój młodzieży. O, właśnie, za chwilę tym się zajmiemy. Mamy zarobić dużo ze sprzedaży koszulek i to jest bardzo ważne. No, przyszedł Zlatan, więc powinniśmy tutaj poradzić sobie całkiem nieźle. Sukces międzynarodowy, to akurat wiemy, finanse, zwiększ wartość klubu, okej. Okay. Także w tym modzie, który zaaplikowałem tutaj, link dam wam w opisie, bardzo mocny nacisk jest na też na cele, czyli musimy je wykonywać bardzo skrupulatnie. Mamy też turniej oczywiście międzynarodowy, za który też możemy dostać pieniążki. Oho, Ibrahimović kończy ten pierwszy mecz z kontuzją, oby to nie było nic poważnego, bo potrzebujemy Ibry do gry. 9 dni to nie jest dużo. Oferta transferu za Boriniego. Proszę bardzo, kolejny zespół się zgłosił i od razu zaoferował więcej niż RB Lipsk. No i Borini został sprzedany ostatecznie do RB Lipsk. No i zatrudnimy sobie skauta do młodzieży. Weźmy sobie tego Sotirisa. Wyślimy go oczywiście do Włoch. Pierwszy skaut na 9 miesięcy, proszę bardzo. Może jakiś jeszcze drugi skaut się znajdzie. Proszę bardzo. Drugiego wyślemy gdzie? Tak się zastanawiam, żeby to nie było takie schematyczne, że zawsze do Polski wysyłam. To wyślijmy może w poszukiwaniu nowych Helandów, nowych Hedegardów, Norwegia. Przy okazji znalazłem ciekawego kandydata na prawą obronę. Jest to Youssef Atal. Prawy obrońca, ale grający też bardzo mocno do przodu. Wydaje się być idealnym kandydatem do gry w Milanie. No i proszę bardzo, ustalmy warunki. Dostaliśmy jakieś tam pieniążki za Boriniego, więc przy okazji możemy też zaproponować im Lukasa Bilię. Może będą chętni. Proszę bardzo, Lukas Bilia. Co wy na to, panowie? Oj. 59. Trochę dużo. Na 28? 800? Aha, czyli to nie ma sensu. W turnieju przedsezonowym nie poszło nam jakoś wybitnie. Skończyliśmy na półfinale, przegraliśmy ze Sportingiem. Dostaliśmy kolejne 4 miliony, więc czekamy na jakieś inne oferty, czekamy na jakieś możliwości transferowe. No ja tak szczerze nie czuję jakiejś wielkiej presji, żeby tutaj ruszyć z kopyta po wielkie nazwiska, jak sami widzicie. Nie jest to łatwe. To musi być naprawdę dobrze przemyślany transfer. Jednakże co to za kariera, kiedy nie ściągamy żadnego Polaka?
A tak się składa, że w polskiej lidze są naprawdę ciekawe talenty i Bartosz Bida jest jednym z nich. Wiemy, że w tym roku mamy ten dynamiczny potencjał. No i właśnie w przypadku Bartosza to może być naprawdę świetna opcja. Napastnik, młody, rozwojowy, wiadomo, Zlatan pewnie za długo nie pogra, pewnie po tym sezonie odejdzie na emeryturę, zostanie jeszcze Pio Pio, oczywiście będzie też Rafael Leao, no ale warto też mieć jednego kolejnego napastnika, bo też przypomnijmy, że Ante Rebić odchodzi po sezonie, bo jest tylko i wyłącznie wypożyczony z Eintrachtu Frankfurt. Tak się składa, że Bida ma klauzulę odstępnego, którą możemy wpłacić i po prostu pominąć rozmowy z Jagiellonią. A że to tylko 3 miliony, to tak robimy. No proszę bardzo, jaka fajna restauracja. To takie w Białymstoku mamy? No ale okej, okay. Nie wiem, czy po prostu Bida przyjechał do Milano na negocjacje transferowe. No i zapraszamy na negocjacje, więc tak. Na pewno oczywiście to jest plan na przyszłość, nie ma co tutaj oszukiwać. Nie jest to zawodnik na ten moment dysponujący klasą jakiegoś zawodnika Serie A z topu. Więc tak, kontrakt na 5 lat, spokojnie, rozwojowy. Za chwilę wam też pokażę, dlaczego też zatrudniam tego piłkarza, bo to nie tylko po przyczyna jedna, jest ich więcej. Ogólnie bardzo podoba mi się muzyka w tle teraz tutaj grająca, taki kliwacik. Nie wiem, bardziej mi się z Simsami kojarzy. Okej, porozmawiajmy o wynagrodzeniu. No szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile mogę mu zaoferować. Ale dam mu 10 tysięcy plus jakieś bonusy, 200 tysięcy, no to może jest jakaś mocna oferta, więc trochę zmniejszymy, no tak żeby go nie spłoszyć, no na pewno 8 tysięcy euro w Jagiellonii nie zarabia. No i proszę bardzo, jest uczciwa propozycja, to też potem będzie ważne, bo nie będzie jakoś się specjalnie domagał nowych kontraktów i tak dalej, i tak dalej. No i proszę bardzo, mamy Bidę. Oczywiście on na ten moment nie jest tutaj wysoko notowany w drużynie, ale po pierwsze ma 18 lat, po drugie może grać na napadzie oraz na obu stronach pomocy. No i też ma w sobie pewne cechy, które już teraz są bardzo dobrze wyrobione, jak na przykład tempo, jak inne też sytuacje tutaj fizyczne, dribbling i tak dalej. Także jest nad czym pracować. No i na pewno ten zawodnik za rok, może za dwa, będzie ciekawą częścią tego zespołu. O, proszę bardzo, Werder Bremen się zgłasza po Lukasa Bilię. Nawet nie będę tutaj negocjował z nimi, bo zaoferowali nam naprawdę dobre pieniądze. Z kolei ciągle się zgłaszają po Musakio, nie wiem dlaczego, ale się zgłaszają. Mam od razu też pierwsze raporty zwiadowcze, zobaczmy co to nam przynieśli skauci. No jeżeli chodzi o Włochy, to naprawdę fatalny miesiąc. Nie rozumiem dlaczego aż tak fatalny, skoro ten scout ma niby 5 gwiazdek. W Norwegii wygląda na to, że również jest fatalny miesiąc. Naprawdę, no większość zawodników potencjał w okolicach 70-80 nawet nie przekracza tej 80. To jest jakaś katastrofa. Co ciekawe, w tym modzie karnety wpływają chyba na budżet. Popatrzcie, że sprzedaliśmy 60 milionów karnetów, jeżeli chodzi o wartość w euro, sprzedaliśmy Bilię i mamy budżet na poziomie 70 milionów euro, także najwyraźniej to wpływa na budżet. Popatrzcie, no wartość klubu wzrasta bardzo mocno, koszulki się sprzedają, najwyraźniej w tym modzie to tak wygląda, że te finanse tak płynnie przypływają. Dlatego też przenosimy się po raz kolejny do Nicei Atal, Conti na wymianę, co wy na to? 51 milionów? No i teraz możemy to już negocjować, bo mamy na to pieniądze. Panowie, spokojnie. 40 milionów, 42 miliony, co wy na to, panowie z Nicei? O, i już tutaj można negocjować. To mi się bardzo podoba. Mamy 43,5. Spotkajmy się w połowie. Proszę bardzo. Więc wielki transfer będzie przeprowadzony. Czas na negocjacje z zawodnikiem. No tu akurat za chwilę gramy mecz ligowy, więc pozyskanie tego zawodnika może nam bardzo pomóc. Rola ważny, oczywiście. Temat długości kontraktu. 4 lata. Zgadzamy się. Klauzula. Szczerze, nie chcę żadnych klauzul. Ale widać, że panowie też na to są w stanie się zgodzić. Płaca
Okej, 31. Spróbujmy to trochę zmniejszyć do 27,5, żeby tutaj nie naginać tego budżetu płacowego, ale jednak chłopaki są te 31 tysięcy. Więc proszę bardzo, podpisano nowego zawodnika, drugi nasz oficjalny transfer, Youssoufa Tall. Naprawdę ciekawy piłkarz, bo oferuje grę na boku obrony oraz na boku pomocy, skrzydle. I od razu tego sezonu Serie A Udinese Stadion Neder, no bo nie ma tych wszystkich licencjonowanych stadionów. Oczywiście poziom legendarny. Gramy AC Milan, pierwszy mecz w drodze do chwały. Czas zacząć. I jesteśmy już na stadionie Udinese. No, oczywiście Zlatan Ibrahimović wraca do Milanu, wraca do Serie A. Ostatni, najprawdopodobniej etap jego kariery. Jego celem jest danie szansy Milanowi na osiągnięcie rzeczy niesamowitych, no ale wciąż kapitanem jest Alessio Romagnoli, także w tej kwestii nic się nie zmienia. No, Milan, dla mnie pewne tutaj wspomnienia powracają. FIFA 17, wówczas naprawdę grało mi się wyśmienicie tym zespołem. Tam było dużo do roboty, zrobiliśmy to, naprawiliśmy ten zespół, wyglądał naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. No i otrzymujemy od razu szansę z rzutu wolnego. I to jest fantastyczna pozycja dla pewnego zawodnika. Proszę bardzo, Zlatan Ibrahimović. Czy mu się uda w pierwszym meczu po powrocie strzelić gola? Nie. Trochę obok bramki. Ibra. Paketa. Zlatan! W polu karnym Zlatan strzela, ale jest blok. Bonaventura. Ibra. Paketa, Paketa, Paketa! Nie będzie pierwszego gola. Świetna interwencja. Szansa dla Udinese, gospodarze. W polu karnym. Jest zamieszanie już uderzenia, ale broni Gigi Donnarumma. Rozpędza się Francuz, Theo Hernandez. Theo Hernandez wbiega Zlatan Ibrahimović. W swoim stylu, ale nie trafia w bramkę. Caldara. Oj, nie jest dobrze, piłka w polu karnym, Donnarumma! Fantastycznie broni ten strzał. Trzeba zrobić zmianę, kilku zawodników zejdzie, kilku wejdzie. No i Ibra ma swoje lata, musi tymi siłami dobrze szachować. Oj, teraz złe podanie. Teraz Kessi przejął. Rebić, pojawił się na boisku przed chwilą Ante Rebić. Jest piłka do piątka, piątek. Zatrzymany, ale tylko na chwilę Milan. Jest już w posiadaniu piłki nasz zespół. Benacer, pojawił się na boisku również ten zawodnik, jest Kessi. Kessi, jest gol! 84 minuta. Ależ urwał front Kessi. Znakomity strzał. No, kiedy brakuje tej przestrzeni w polu karnym naszym zawodnikom, to wzięliśmy piłkę na 25 metrze. Front Kessi miał przed sobą naprawdę bardzo dobry korytarz. To prawie jak w tym beach soccerze, gdzie zawodnicy robią taki korytarz przy strzale z rzutu wolnego, i taki miał właśnie front Kessi, który daje nam prowadzenie. Wreszcie, wreszcie dochodzi do tego momentu. Zobaczmy, jest szansa, Calhanoglu. Pokazuje się Krzysztof Piątek. Ściga się z zawodnikiem Udinese, ale co z tego? Nie ma to większego znaczenia. Sędzia i tak kończy mecz. No był tu taki Milan jak w prawdziwym świecie. Trochę męczarni, trochę tutaj starań, ale jest wygrana. Chociaż to też nie jest oczywiste w prawdziwym świecie. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Si, si, grazie ragazzi, grande strategia. Bardzo podobał mi się ten pierwszy mecz, najważniejsze, że go wygraliśmy. Zaczęliśmy od dobrego startu ten
ten sezon, tę serię. Naprawdę, jak popatrzymy na ten skład, nie wiem dlaczego Milan nie gra w taki sposób w rzeczywistości. Może teraz zacznie, jak Ibra się pojawił w składzie. No Kessi to może być gwiazda tej serii, naprawdę. Chłop wydaje się być tutaj naprawdę zawodnikiem bardzo ogarniętym. No i stworzonym stricte pod grę na tej szósteczce. Jest silny, dobrze zbudowany, młody. Naprawdę, chłop może być gwiazdą tej serii. Zaczął bardzo dobrze, zobaczymy jak będzie w następnych odcinkach. No dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zrobicie. Życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i oglądajcie karierę Milana. Mam nadzieję, że ta seria pójdzie do przodu. Ja jestem naprawdę podekscytowany tym pierwszym meczem, tą drużyną. Nie mogę się doczekać kolejnych spotkań. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.